Francja była miejscem niezwykłym, jeżeli chodzi o Solidarność, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Ale jeszcze zanim nawet wprowadzono stan wojenny, zainteresowanie było ogromne i to ciekawe, bardzo w różnych częściach, bardzo różnych, wręcz wrogich sobie częściach opinii publicznej. Lewica interesowała się, niekomunistyczna, dlatego że to był ruch robotniczy przeciwko totalitaryzmowi, przeciwko dyktaturze, ale robotniczy, prawdziwe potwierdzenie, że robotnicy ciągle odgrywają ważną rolę w historii, prawda? Prawica, no bo to też demokracja, wolność i na dodatek to był ruch głęboko chrześcijański, co prawdą jest, prawda? Ten widok w Stoczni Gdańskiej, gdzie robotnicy spowiadają się księdzu, prawda? I kolejka ich oczekuje do spowiedzi. To były niesamowite obrazy, prawda? To było, jak to Leszek Kołakowski gdzieś napisał, to była walka klasy robotniczej z dziedzicami marksizmu pod krzyżem chrześcijańskim, krzyżem, prawda? To było niezwykłe. Liberałowie też, innymi słowy, poza komunistami, w każdym razie częścią komunistów, przypuszczam, że nawet część komunistów sympatyzowała. Poza częścią komunistów cała Francja sympatyzowała na niesłychanie i ze względu na siłę, wagę ideologicznej podziałów i w ogóle ideologizacji życia politycznego we Francji, ideologie zawsze i walki polityczne odgrywały zawsze istotną rolę w tym kraju, to sprawa Polski stawała się takim punktem centralnych również debat i podziałów, które dotyczyły w ogóle nie Polski, tylko dotyczyły świata komunistycznego, ale również Francji, prawda, tych podziałów Francji. Także pasja i zainteresowania były ogromne, ja to odczuwałem oczywiście osobiście, dlatego że tego wynikiem też było zapotrzebowanie na moje skromne usługi jako wykładowcy, jako człowieka uczestniczącego w różnych publicznych zgromadzeniach i jako człowieka, który był uznawany za specjalistę i na dodatek, który miał legitymację uprzywilejowanych związków z polską opozycją, prawda, z KOR-em, z Solidarnością, ale nie miałem żadnych formalnych.